Proszę Państwa, teraz już absolutnie rozluźnienie. Na tej stronie, proszę Państwa, jest coś, co stanowi jakby efekt czy konsekwencje Klubu Trójki nadawanego 11 marca na dzień przed konferencją prasową, którą przygotował Instytut Adama Mickiewicza, chociaż nie sam, prawda? Takie przedsięwzięcia jak Polska Year, czyli sezon Polski w Wielkiej Brytanii, no nie odbywają się wysiłkiem jednej instytucji. Nigdzie by daleko byśmy nie zaszli bez pomocy MSZ-u, bez współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, naszej ambasady w Londynie i Instytutu Kultury Polskiej, który też jest misją dyplomatyczną w Londynie. To są absolutnie kluczowi partnerzy w tym przedsięwzięciu. Dzisiaj mają Państwo wyjątkową okazję posłuchać nas, mam nadzieję, oraz zobaczyć. Otóż jesteśmy w dworku, właśnie w Pałacyku Cukrowników, tak? Bo w tym właśnie pałacyku mieści się Instytut Adama Mickiewicza, agencja ministra kultury, dedykowana głównie, znaczy przede wszystkim wymianie kultury, międzynarodowej wymianie kulturalnej, promocji kultury polskiej za granicą. A to, co Państwo widzą w tle, to jest precyzyjnie gabinet dyrektora tegoż instytutu, czyli pana Pawła Potoroczyna, który jest naszym gościem. Towarzyszy nam Magda Mich, która z kolei jest rzecznikiem prasowym, tak? Magdo, usiądź, jeżeli mogę Cię prosić, troszkę bliżej pana dyrektora, bo być może będzie potrzebna Twoja ingerencja. Magda Mich przygotowała dla nas taką notkę. Ja ją teraz przeczytam, Państwo się przygotowują, a ja czytam notkę. Polska, wykrzyknik year, pokazuje do kamery, tak, nawiązuje do organizowanych od 2000 roku interdyscyplinarnych projektów promujących Polskę za granicą. Odbyły się one w 25 krajach na całym świecie, m.in. w Austrii, Belgii, Hiszpanii, Szwecji, Francji, Rosji, Niemczech, Izraelu, na Ukrainie, a także m.in. w Indiach, Chinach, Algierii, Maroku, Irlandii i Danii. W ramach tych projektów odbyło się ponad 2500 koncertów, wystaw, pokazów filmowych i teatralnych, które obejrzało ponad 14 milionów widzów. Ukazało się 9 tysięcy relacji w mediach, w tym w programie trzecim. To bardzo miło przeczytać tego typu statystykę. Po co ona? Otóż to jest kontekst naszej króciutkiej wypowiedzi czy rozmowy na temat Roku Polski Wielkiej Brytanii, który, jak już może Państwo wiedzą z Klubu Trójki, nie miał takiej daty precyzyjnej rozpoczęcia, ale on już w zasadzie trwa. Nie miał precyzyjnej daty rozpoczęcia, ponieważ, jeżeli posługujemy się terminem, no rok ma 12 miesięcy, nasz sezon, nasz rok kultury polskiej Wielkiej Brytanii będzie miał ich 14 czy 15, więc to było bardzo nieprecyzyjnie mówić o roku. I nie zaczynamy z jakimś przytupem, jakimś fajerwerkiem czy z jakąś akademią. Zaczynamy z wysokiej próby kulturą. No i cóż, jest marzec jeszcze. Czy w marcu coś już zdarzyło się? Tak, jutro rusza Kinoteka. To może od razu powiedzmy, przypomnijmy, nagrywaliśmy 11, a więc Kinoteka ruszyła z punktu słyszenia Państwa 12. Tak, odbyliśmy podróż w czasie. Krótko, Kinoteka ruszyła 12 marca. To jest doroczny festiwal filmu polskiego w Wielkiej Brytanii, organizowany przez Instytut Kultury Polskiej w Londynie. W tym roku on się odbywa pod parasolem marketingowym i do pewnego stopnia finansowym również. Polska Year. To się odbyło 12, a coś, co się naprawdę odbędzie, coś, co jest przed nami, to 16 marca otwieramy wystawę polskiego symbolizmu w Tate Britain. No, renomę tej instytucji nie trzeba nikomu przedstawiać, to legendarne muzeum. I zapewniam, że to będzie bardzo interesująca wystawa, która wielu Brytyjczykom otworzy oczy na jakość polskiego malarstwa. Jakby pan dyrektor proponował przedstawić ten program, oczywiście nie w szczegółach, czy dzieląc na poszczególne dyscypliny, na konkretne dyscypliny, czy raczej chronologicznie postępując, czyli od tego marca 2009 do, rozumiem, wiosny 2010. Przypominam, dziś tylko taki ramowy program, taki przedsmak Państwu chcemy przedstawić. Przedsmak, bardzo proszę.
200 projektów w ciągu tych kilkunastu miesięcy. Jesteśmy na 20 festiwalach. Pokazujemy 20 spektakli teatralnych i tanecznych. 12 dużych konferencji o naukowo-humanistycznym charakterze. 8 publikacji, 50 wystaw, 40 koncertów. 30 miesięcy przygotowań. 30 miesięcy przygotowań i kilkanaście miesięcy trwa rok. A czy Państwo nie myśleli o powrocie do nazwy sezon? Bo jak wiadomo, w kulturze liczą się sezony, a nie lata. Ale sezony w Wielkiej Brytanii robili już wszyscy. To nie jest tak, że za wszelką cenę chcieliśmy się różnić, ale jeżeli jest szansa zapaść w pamięć czymś nowym, czymś innym, czymś oryginalnym, to należy ją wykorzystać. I myśmy się zdecydowali na nazwę, znaczy myśmy wynajęli światowej klasy fachowca, który ukuł dla nas ten termin Polska Year. I ja się z tym pogodzony, że nie ma słowa sezon w nazwie. To rok w zupełności wystarczy. Uczestniczyłyśmy wspólnie, byłam zapraszana nieraz w tych rokach, w tych latach, w sezonach organizowanych przez Instytut. Zaczęło się od Europaliu. No i tak naprawdę potem to już poszło po całej Europie, częściowo Azji, Afryce, dokładnie po krajach Magrebu. No w tej chwili liczyliśmy, że Instytut miał już swoje projekty w 25 krajach na całym świecie, w tym tak egzotycznych jak Dni Polskie w Algierii, Chinach, Indiach, Maroku. Może warto by też w tym kąciku przypomnieć, że te dwa lata, to znaczy brytyjski, czyli polski w Wielkiej Brytanii i w Izraelu się zazębiają, bo jeszcze nie zakończył się rok polski w Izraelu, a już zaczął się ten w Wielkiej Brytanii. Rok polski w Izraelu, który rozpoczęliśmy rok temu, oficjalnie zainaugurowaliśmy go 9 kwietnia, Madama Butterfly, która po prostu święciła triumf przez 14 wieczorów. Mariusza Trenińskiego oczywiście, w Operze Tel Awiwskiej. W Izraelu będziemy obecni do czerwca tego roku. Jest to w sumie 50 projektów. Mamy też pewne plany, pewne projekty w Palestynie. Nie wspomnieliśmy tak naprawdę ani słowem o teatrze. Czy w Izraelu jeszcze jakiś ważny spektakl zostanie pokazany? Czy uda się sprowadzić Kruma z kolei Krzysztofa Warlikowskiego? Tak, uda się sprowadzić Kruma. Pokażemy go w Teatrze Kamari, czyli tak naprawdę na najważniejszej scenie w Izraelu. Nie wiem, panie dyrektorze, czy możemy już ujawnić Carmen? Stało się. Tak. Pan dyrektor, może... Tak, to ja już podchodzę do pana dyrektora. Proszę państwa, to jest eksperyment. To jest telewizja w radiu, chociaż jesteśmy w internecie. Na razie tylko w internecie to jest możliwe. Pan Paweł Potoroczyn, przed momentem Magda Mich. Katarzyna Wielga, koordynator sezonu Roku Polskiego w Izraelu, która niedawno była w Warszawie, przywiozła taką właśnie doskonałą nowinę. Teatr Biuro Podróży zagra Carmen Funebre, swój sztandarowy spektakl w autonomii palestyńskiej z murem w tle. Ja myślę, że to podziała na wyobraźnię jednych i drugich. Tak, także to nie zostanie bez śladu w duszach tych ludzi. Biuro Podróży zresztą będzie również w Wielkiej Brytanii, bo to jest taki nasz eksportowy, używaliśmy tego słowa w Klubie Trójki, produkt. Z wielkim sukcesem pokazaliśmy Macbetha, kim jest ten człowiek we krwi, tak. Biuro Podróży w Edynburgu w zeszłym roku z wielkim sukcesem. Tam była kolejka, która cały kwartał otaczała, żeby tylko dostać bilety wyprzedane. Wielki sukces. Rozkładówka w Guardianie, więc z wielkim zdjęciem. W tym roku w ramach Polskiego Sezonu w Wielkiej Brytanii zagramy Kim jest ten człowiek we krwi, ale w Irlandii Północnej, w Belfaście. To też może mieć pewne... Podziałać na wyobraźnię. Tak. Obu stron. Proszę Państwa, to bardzo dziękuję. TNBS, wydanie specjalne. Wojtek Dorosz kręcił, Janusz Graczyk realizował, a ja gościłam, co prawda 11, ale to jest, lubimy te pętle czasu, w Instytucie Adama Mickiewicza, w gabinecie pana dyrektora Pawła Potoroczyna. Magda, dziękujemy bardzo. I pan Paweł Potoroczyn, dyrektor. Dziękuję bardzo. Dziękuję panom. Kłaniam się.